Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry. Uściskała cię Paulina? Uściska. To dobrze, jak ona strasznie gadała lubię. Od razu uściskanie, wiesz, od razu inaczej, nie? Od razu to tak. Uściska, ona jest... Ja uwielbiam, po prostu jeszcze mi książkę dała swoją. Swoją, a ty jej dajesz swoją i tak się wymieniliście książkami. Nie dałem, dlatego że ja mam tylko jeden egzemplarz. Jest tutaj z nami właśnie, tak? Wiesz co, dzisiaj mamy w ogóle dzień książki. Polityka, władza i nadzieja. Czego jest najwięcej dzisiaj? W tym polityki, nie, władzy, no, i nadziei. No nie, no nadziei oczywiście. Każdy dzisiaj chce tak żyć długo tylko i szczęśliwie, tak? I każdy wierzy, że państwo mu w tym pomoże. Właśnie, dlaczego ludzie wierzą, że państwo w tym im pomoże? Chociaż wiadomo od 2017 lat, że państwo czasem jest najgorszym organizatorem życia ludzi. No. No bo państwo to jest liczba pojedyncza, to jest coś jednego. Ludzie potrzebują jednego Boga, jednego państwa, jednej mamy, jednego taty. No to dzieci mogą bezpieczeństwo? Mieć kilka... Tak, no bo w ogóle musi być jakoś, życie musi być ustrukturowane, muszą być jakieś proste zasady, proste instancje, proste symbole i państwo niestety jest przeciążone naszymi oczekiwaniami. My byśmy ale ty, bo też państwo, to jest taki organizm wzajemnie się napędzający. Jak państwo mówi, słuchaj, ja ci dzisiaj daję 500+, proszę, bierz. No to ja biorę i myślę sobie, kurczę, za pół roku na przykład, dlaczego to nie może być 1000+? Więc ja chcę coraz więcej, a państwo mówi, Jezus, teraz chcą 1000. Dobra, jak nie damy im 500 więcej, to przestaną na nas głosować, więc dajmy. No państwo jest bardzo biedne, dlatego że z jednej strony to jest instytucja publiczna, czy właściwie taka sieć instytucji publicznych, no, do których rekrutacja wygląda inaczej niż w korporacji, więc no nie, no nie jest tak, że najlepsi ludzie idą na posady państwowe. To jakby zarządzanie profesjonalizmu tych instytucji państwowych no nie dorównuje tym wzorcom najwyższym, znanym z korporacji przede wszystkim, a obciążenie zadaniami jest jeszcze większe, prawda? Bo ludzie oczekują właściwie pomocy we wszystkim ze strony państwa, a z drugiej strony też nie szanują państwa, bo widzą, że ono nie nadąża organizacyjnie, że nie jest tak profesjonalną, nowoczesną, dobrze funkcjonującą instytucją. A poza tym właśnie robią z państwa liczbę pojedynczą, a tak naprawdę to jest mnóstwo rozmaitych powiązanych ze sobą instytucji, funkcjonujących w jakimś środowisku prawnym i ta pojedynczość państwa jest też jakimś potężnym obciążeniem symbolicznym, bo wszyscy łącznie z funkcjonariuszami państwa myślą, że to jest coś jednego, a tak naprawdę nie ma jednego państwa. Jest bardzo wiele różnych instytucji, lepiej czy gorzej działających. Dzisiaj, jak filozoficznie spojrzeć na to, co się dzieje i nawet wsłuchując się w to, co słyszeliśmy wszyscy 10 wieczorem, że oto okej, okay, niech na nas psioczą, ale my mamy na tyle jaja, że po prostu nawet jeżeli już, to będziemy samotni, ale na wyspie i będzie nam w tym wszystkim dobrze. To dokąd zmierzamy? No myślę, że będziemy musieli przejść przez taką fantazję izolacjonistyczną. Zawsze było takie marzenie państw narodowych, kiedy ten projekt się w XIX wieku narodził, że my na swoim terytorium będziemy suwerenni, będziemy robić co chcemy w oparciu o jakąś ustaloną, ujednoliconą wolę powszechną, ustaloną czy to demokratycznie, czy autorytarnie, ale my tutaj będziemy się rządzić i będziemy u siebie. No w globalnym społeczeństwie jest to zupełnie niemożliwe, ale no być może polskie społeczeństwo musi przejść przez taką szczepionką. Tak, znaczy ja myślę, że to nie będzie trwało długo, ale jak ludzie się zorientują, że zasada nasza kata z kraja, prawda, i taka zasada izolacjonistyczna prowadzi do nędzy, prowadzi do upadku też takiego moralnego, do upadku godności. Nie, no ale właśnie, bo ja słyszę i tak rozumiem słowa prezesa, że my tę godność właśnie odzyskujemy. Tak, ale jak ludzie zobaczą, że izolacja oparta na ksenofobii, na pysze, na kompleksach, na poczuciu swojskości, ale też poczuciu wyższości, ale też i poczuciu niezrozumienia, że cały ten zespół emocji, idei ostatecznie prowadzi do tego, że wszyscy się stajemy jakimiś nielubianymi prowincjonszami. Jak ludzie się o tym przekonają z własnego doświadczenia, to odrzucą. Ja nie wierzę, że projekt izolacjonistyczny na trwale w Polsce przejdzie, ale szkody polityczne, które Kaczyński i PiS mogą poczynić w ramach tej utopii takiej autorytarno-izolacjonistycznej, mogą być trwałe, wieloletnie. Tylko wczoraj wypadamy z Unii, przepraszam, ale my już właściwie w tej Unii nie jesteśmy. To tak, przynajmniej w pierwszej lidze i chyba w drugiej też już nas nie ma. Natomiast... Mamy swoją ligę, trzecią odrębną. Tak, tylko kto jest tam z nami? Bo teraz nawet jak się popatrzy na te kraje, które tutaj cały czas PiS mówi, że one są z nami, nas wspierają. Słowacy robią swoje, Czesi robią swoje, Węgrzy w ogóle grają na nosie Kaczyńskiemu doskonale, bo jak trzeba, to go przytulą, a jak nie trzeba, to przytulą Unię Europejską.
Koniec. No, żaden kraj, żaden polityk zagraniczny nie jest tak nierozsądny, aby dla zadowolenia jakichś ambicji PiSu i Kaczyńskiego czy Polski zrezygnować z jakichkolwiek korzyści z integracji europejskiej. Oczywiście, że wszyscy nas opuszczą i żadnego Międzymorza, Wyszehradu, niczego takiego pod kierownictwem Polski nie będzie. Trójkąta Weimarskiego. Innego. No to nic nikomu nie potrzeba. To jest niesamowite, że są w stanie nawet wypowiadać ludzie z kancelarii pana prezydenta takie zdania, że za sekundę spotykamy się tutaj w ramach Trójkąta Weimarskiego, czyli Francja, Niemcy i Polska, mimo że w tym samym czasie Macron mówi, zasługuje Polska na lepszy rząd, a Merkel mówi, nie mogę siedzieć cicho, jak w Polsce niszczone są sądy. No nie da się tego połączyć. Ja myślę, że Polacy jeszcze nie zrozumieli, czym jest polityka międzynarodowa i jak strasznie dewastująca jest działalność tego rządu, jak strasznie dla nas niebezpieczna, także w takim militarnym znaczeniu, bo właściwie my już nie mamy sojuszników, nikt nas nie lubi. I ten brak pozytywnych emocji, takiej więzi kulturowej z Polską, postrzeganie Polski jako trudnego, niezrozumiałego kraju, który zawiódł, który rozczarował, jest po prostu dla nas tak historycznie niebezpieczne. To strasznie trudno będzie odbudować. Jak Polacy zobaczą, co stracili, jak zobaczą, że to nie jest tak, że więź z Zachodem jest dana raz na zawsze, że te otwarte granice są raz na zawsze, to wtedy pewnie trwale przyjmą kurs europejski. Tylko, panie, ale myślę sobie, że ci, którzy akurat mogą do tego tęsknić, to oni wiedzą, że to wygląda źle już, że jesteśmy trochę taki wytykani palcem, że ludzie zaczynają otwierać zachodnie gazety i myśleć sobie, nawet dzisiaj rano przeglądając profil agencji Agence France-Presse, oni robią bardzo duży materiał pokazujący, w jak fatalnym świetle postawił nas wczoraj Szyszko w Parlamencie Europejskim. Jedzie facet, który wygląda jak po prostu wyjęty żubrowi z gardła, staje na forum publicznym i zaczyna mówić, ale o co wam chodzi, ja to zatrzymałem, a oni kładą mu na stół zdjęcia satelitarne, mówią nie. I tylko kłamie im żywe oczy i jest zadowolony z tego. No to jest jeszcze taka polska warcholska, polska szlachecka. Nam się czkawką jeszcze odbija przeszłość. Za szybko nam poszło i za tanio nam ta wolność przyszła, ta wolność od 89 roku mimo wszystko. No nie nadążyła część społeczeństwa. Musi wyrosnąć nowe pokolenie, które będzie odporne na taki język klerykalno-nacjonalistyczny i na taki właśnie kompleks XIX-wieczny, pseudoromantyczny kompleks ideologiczny i ci ludzie prawdopodobnie dopiero na powrót Polskę przywrócą na te tory globalno-liberalno-europejskie. Widzi pan gdzieś tam to nowe pokolenie? Ja myślę, że ono się tam gdzieś w internecie wykluwa. My tego nie widzimy. Okay. My nie widzimy... Czyli to będzie spoza polityki? Ja na przykład widzę wśród tych najmłodszych, takich właśnie 19-20-latków, że ten kod kulturowy, na którym się również opiera polityczny nacjonalizm i populizm, jest dla nich zupełnie obcy, razem z wieloma innymi rzeczami, które nas mogą oburzać jako ignorancja, prawda? Ale to, że oni są zresetowani, oznacza, że są również zresetowani na te miazmaty przeszłości. Rasizm, ksenofobia, antysemityzm, nacjonalizm to już dla nich równie obce jak wielka literatura, prawda? Jakby Szekspir jest dla nich tak samo niczym i nikim, jak powiedzmy sobie Dmowski czy Jan Paweł II. To znaczy, to wszystko jest jakiś świat, który kompletnie ich nie dotyczy. I oni będą prawdopodobnie za cenę tej ignorancji, tego oderwania od kodu kulturowego, od tradycji, oni będą w stanie zbudować mentalnie nową Polskę, bo my cały czas jednak jesteśmy zakładnikami XIX wieku, tego w tej formacji narodu polskiego, powstawania polskiej państwowości na nowo. I to wszystko w nas siedzi i po prostu za szybko to nam wszystko poszło. Ćwierć wieku okazało się za krótkim okresem, żeby całe społeczeństwo przeniosło w nową rzeczywistość. Połowa została z tyłu. Ja nawet ich nie obwiniam, bo to została zaniedbana, została porzucona. To nie jest jakby ich wina. Ludzie potrzebują godności. PiS daje ludziom godność w pakiecie z nacjonalizmem, w pakiecie z izolacjonizmem, w pakiecie z przesądami, ksenofobią i tak dalej. Tak to wygląda. Okej, ale to potrzeba było więcej czasu, czy potrzeba było więcej nauczycieli? Więcej starań. Arogancja elit się mści. Także, ja nie mówię tylko samej platformy, samych polityków, ale inteligencji. Arogancja i wiara w to, że to samo się zrobi, że jak ludzie zarobią, za
miły. Tak, że jak ludzie zarobią, pojadą na wycieczkę za granicę, to zrozumieją, czym jest konstytucyjna demokracja i będą jej bronić, prawda? Mhm. Albo czym jest tolerancja, otwartość i pluralizm. Nie, to tak nie działa. To trzeba było z ludźmi być. A ci, którzy się wysferzyli, czyli wyemancypowali, już nie chcieli mieć nic wspólnego ze swoim środowiskiem. Czyli nie nadążają za nami trudno, tak? No właśnie, tak. Myśmy po prostu ich zaniedbali. Oni teraz nam pokazali, hello, my tu jesteśmy, to jest nasz kraj, my mamy głos. Tylko, że wczoraj w Gdańsku na takim zaczynającym się Tygodniu Demokracji rozmawialiśmy o tym, że profesor Mirosława Marody mówiła, że to nie jest tylko nasz problem, że tak naprawdę tego typu klimaty, tego typu ludzie, którzy właśnie mówią, to ja cię teraz przytulę, ty byłeś zaniedbany długie lata, chodź ze mną, ale w pakiecie dostają to, o czym pan wspomniał, że trochę ich jest. No tak, tylko że znaczy, teraz przed nami jest zagrożenie protekcjonalizmu. My się teraz bijemy w piersi, mówimy, przepraszamy, teraz będziemy was rozumieć i będziemy was wspierać. Oni mówią, nie, my mamy swoich liderów, my mamy swoje emocje, my waszych usług inteligenckich, elitarnych nie potrzebujemy, a my się wstydzimy teraz, bo my nie możemy ich zdefiniować jako lud, jako nie wiem, niższe warstwy społeczne, nie potrafimy ich nazwać, prawda? Suweren, ale potrafimy się tylko przepraszać i podlizywać, jakby tak jak ja to teraz robię, nie mamy języka. Poza tym to tak naprawdę oni siedzą w nas, bo to myśmy tacy byli jeszcze pokolenie czy dwa pokolenia temu. Także to my jesteśmy wyobcowani jako ta grupa, ta elita, której się powiodło i która się więcej nauczyła i więcej zrozumiała i widziała więcej świata. I ten lud jest także w nas, bo to są nasi rodzice, nasi dziadkowie, nasi krewni. I no, odbudowanie jakiejś więzi społecznej między klasami społecznymi, po tym całej komunistycznej i postkomunistycznej urawniłowce, kiedy wszyscy jechali na jednym wózku w PRL-u, a potem wszyscy się dorabiali, a teraz się odtwarzają jakieś hierarchie społeczne, jakieś różnice klasowe. Odbudowanie jakiejś struktury społecznej to jest praca na wiele, wiele lat. Na razie wszyscy są w stanie zbuntowania. Ludzie prości nie chcą słuchać o żadnych elitach, elity nie chcą słuchać, że mogłyby być jakimiś elitami. Jesteśmy w jakimś totalnym pogubieniu. Okej, ale to jeżeli 25 lat na mnie z haczykiem, powiedzmy, nie wystarczyło do tego, żeby wszyscy zdążyli, to teraz ile lat będziemy naprawiać to, co się właśnie burzy? No, historia pokazuje, że zmiany się dokonują w cyklach takich pokoleniowych, czy czasem półpokoleniowych, więc jeżeli myśmy przeżyli 89 i tak gigantyczną zmianę, to możemy liczyć na to, że zmiana kulturowa kolejna też odbędzie się raptownie. No przecież proszę zwrócić uwagę na takie kraje jak Hiszpania, jak Portugalia, albo nawet chociażby Czechy, gdzie te przemiany trwały dosłownie kilkanaście lat. Wprawdzie potem jest zawsze jakaś reakcja, zawsze odbija w drugą stronę, po rewolucji jest kontrrewolucja, to jest wszystko naturalne. No ale my jesteśmy w tej takiej właśnie fazie kontrrewolucyjnej, po której przyjdzie no, jakaś stabilizacja, jakaś kolejna republika numer ileś tam, prawda? Więc ja wierzę, że to się odbędzie. Czyli czwarta, czy no, piąta już no, jakaś, niestety ta no, czwarta ma być za chwilę. Czwarta RP już jest chyba symbolem zbrukanym i zepsutym, więc ale pewnie będzie piąta. Do niej zaczął wracać, więc już się ucieszyłem, bo no to teraz się będzie pogubił w liczeniu. Teraz będzie czwarta, ta demokratyczna ale będzie ale co też właśnie wybrzmiało wczoraj na scenie z ust Bralczyka i Marody i Leny Kolarskiej-Bobińskiej czy Eichelbergera, że oni nie wierzą, że politycy są w stanie załatwić tą nową republikę, ten nowy numer, że to musi być w jakimś sensie społeczeństwo. Być może właśnie wśród tych ludzi, którzy wychodzą teraz na ulicę zaprotestować przeciwko reformie sądownictwa. No politycy robią i mogą, co mogą. To nie są bardzo duże, profesjonalne organizacje. To jest taka, no jakby powiedzmy, klasa zawodowa, klasa polityczna. No nie można winić ich o to, że mogą, co mogą i robią, co mogą. To jest trudny zawód. Pracują w Polsce w trudnych warunkach, bo właśnie takich na pół profesjonalnych. I oczywiście, że zmiana rodzi się w łonie najbardziej aktywnych, najbardziej kompetentnych środowisk. To nie jest środowisko akurat samych zawodowych polityków. Mądrzy są politycy zawodowi, po prostu czują trendy i wiążą się z tymi, do których należy przyszłość. Ja jestem rozczarowany polskimi politykami opozycji, ale mam nadzieję, że pojawią się nowe twarze. A co do konferencji w Gdańsku, to bardzo żałuję, że mnie na niej nie ma, ale sam mam na ten temat najbliższą sobotę o 16:00 właśnie w związku ze swoją książką, spotkanie promocyjne w Sopocie, w Sopotece o 18:00.
właśnie będę mówił o przyszłości demokracji, w tym także w Polsce. Trzymam mocno kciuki za to, bo wydaje mi się, i patrząc też wczoraj na salę, że ludzie, znaczy i mówią wprost, mimo że nie popierają PiS-u, mówią PiS-owi dziękujemy za to, że swoim stylem bycia, swoim stylem życia zmusiłeś nas do tego, żebyśmy zaczęli się interesować, dyskutować, kłócić w jakiś inny sposób. To jest doświadczenie, tak. No my przechodzimy przez jakieś doświadczenie polityczne jako całe społeczeństwo, kolejne, i każde doświadczenie społeczeństwo wzmacnia, także te trudne doświadczenia. Także jest takie głupie powiedzenie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ale ono w istocie znaczy to, że ciężkie doświadczenia są potrzebne i pouczające. Jan Hartmann, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Iwona Kutyna teraz w Onet Rano z Onet 24, a za chwilę w Onet Rano, wiem, naszym gościem będzie Henryk Sawka. Po raz pierwszy w naszej pracowni Heniu będzie pokazywał, jak dzisiaj wygląda życie i praca satyryka. Panie Janie, dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia w sobotę w Sopocie.